41. wystawy. Mamy rok niepodległości, więc wszystkie prace są jakby wybrane, żeby pokazać najpiękniejsze miejsca w Polsce. No te, które obecnie też również nie są w naszych granicach, tak jak tu widzimy, Wilno, w którym byłem w latach 96-2002. No i stąd są te pastele. 10 lat temu właśnie miałem przyjemność być na plenerze w Krakowie, gdzie również udało mi się namalować któregoś poranka Wawel. Tu są przedstawione dzieła polskich inżynierów, polskiej techniki. To jest tankietka PKS, która właściwie jako jedyny w większej ilości produkowany czołg brał udział w wojnie, w ilości około 300 sztuk. To jest parowóz TKT-48, który głównie operował, najlepiej się sprawował w górach. Z racji tej, że miał duże przyspieszenie i, no i był taki właśnie, nie miał dodatkowego pędra, tylko sam miał pęder parowozie i on potrafił właśnie uciągnąć na różnych górskich szlakach, także i w okolicach Krynicy, na nim jeździłem i na Śląsku, także bardzo miło wspominam, zarówno jako pasażer wagonów, jak i w budkach maszynisty. Moje pierwsze spotkanie z książem miało miejsce we wrześniu 91 roku. Będąc w Świebodzicach udało mi się tam pierwszy raz być, potem w 92, no i powróciłem po 26 latach. Udało mi się właśnie zrealizować marzenie, czyli uwiecznić Zamek Książ w pasteli. Już nie był taki jak te 26 lat temu, który był bardziej stonowany, miał kolory w szarościach, a teraz był już odnowiony po pożarze, więc to już nie było to, ale wspomnienia wróciły. Ten egzemplarz prototypowy od Anglików, takiej tankietki, bo to była taka moda, żeby było taniej, nie było to drogie jak czołg, a jednocześnie, ale to było tak wadliwe, że polscy inżynierowi przekonstruowali to. Przede wszystkim to jest egzemplarz, który został od rolnika odkupiony za kołami tej drogi do Norwegii i naprawiony przez pana Jacka Kosińskiego. Tak. I gdzieś strzela. Jedna klapa była dla dwóch osób, a ta wieża była taka. Czyli jak głosy dowódca miał pierwszeństwo, no to niestety drugi celowniczy, czyli ten podający, ginął. Jeśli chodzi o grafikę projektową, a malarstwo Ryszarda Hungera.
założył w swoim życiu kilka firm. Ja wiem o dwóch, że to był wędrujący, firma portretowa ASW i firma pastelowa ASW, związane z jego właśnie umiłowanymi i tematyką, i techniką. Pokazujemy wystawę, która nosi tytuł Polska 1918-2018. Jest to z okazji, jak myślę, stulecia odzyskania niepodległości. Chciałbym teraz oddać głos autorowi, żeby może powiedział coś więcej w tej wystawie. Witam Państwa. Chciałbym serdeczne podziękowania dla Ryszarda. Tutaj wspaniale zainscenizował i pokazał te obrazki. No i w ogóle tutaj dziękuję za tą atmosferę. Wspaniało. Bardzo dobrze się tu czuję. Uważam, że bardzo piękna jest wystawa, piękna ekspozycja. No, wybierałem to z kilkuset pasteli, bo jednak chciałem, żeby jakby był taki największy rozrzut tematyczny, i tu są miejsca, które kiedyś były w granicach Polski, tak jak w Wilnie. No i też przedbadanie, nie było niektórych miejsc, tak jak Książ, prawda, w Polsce, i Krzeszów, także właśnie chciałem pokazać. No i to są miejsca na żywo malowane, które w plenerze zwiedzimy. Każda praca zawiera pewną historię. No i właściwie dla tych ludzi, którzy się nie interesują historią, to można by odsłonić wiele tajemnic. Na przykład tutaj, prawda, wydawało się znany motyw. Pierwszy raz poznałem na czekoladzie Wedel, prawda? Może pamiętasz czasów z lat 70. To był właśnie taki widok. Na rynku starego. Tak, oczywiście nie było pokazany zamku, bo jeszcze wtedy nie było. To była decyzja o budowie. No i w 11 roku, będąc na plenerze, narysowałem ten widok. Staram się pokazywać ludziom, bo właściwie ludzie już jakby coraz bardziej się wycofują z historii. Trzeba powrócić ten temat, a ten temat w historii jest traktowany jak wszystko teraz, politycznie, i zawsze rozdwaja, jakby polaryzuje społeczeństwo. Także staram się jakby, tak jak Wiktor Zin, śladami profesora Wiktora Zina, przedstawiać ludziom historię. No tak, bo to jest właśnie takie niestety rozdwojenie nastąpiło na sztukę nowoczesną, a przedstawiającą. Natomiast ja pokazuję, że wystarczy jakikolwiek temat wziąć i po prostu się nim delektować, to może i też powstać dobry rysunek. Niekoniecznie musi być jakby nie przedstawiający, ale abstrakcyjny. Także to jest po prostu taka kronika. To znaczy kronika przez mój charakter, przez moją wrażliwość. Tak jak zresztą to robił z innym, bo on zrobił to doskonale. Także cieszę się, z powodu tak miłych gości, i zapraszam. Proszę, właśnie dalej. A chętnie posłuchamy tego wątku historycznego, ale właśnie. No się wymodliłeś wtedy. Ale nie kończy cię jakby tak lepiej. Bo to tam tyle razy chodzić, nie można sfotografować. Kwestia, rozumiesz, nowej jakby dziedziny, czyli na przykład pastela poruszona. Ja ci udowodniałem. Czyli pastela poruszona, czyli przed tą drugą sekundy. No tak. Czyli na przykład ja bym się i rysujesz nieporuszoną, które tak przyciera zawsze. Tu masz rękawę. Ale jeszcze na portrety poruszone, czyli jakby ktoś ekspresyjnie coś opowiada, W tym kierunku, że musi im się wszystko zgadzać, a tak jak kiedyś się rysowaliśmy, to już teraz im nie pasuje, bo to nie jest tak jak oni piszą, tak jak widzę odbiorców takich nieprzygotowanych. Nie ma tego właśnie, ja po co to robię te wystawy, żeby chociaż kilku osobników zobaczyło coś, co się ułożyło, że coś jest więcej.